Przepraszam, kochanie, ale nie pasujesz do nas, kategorycznie powiedziała, jakby odcięła szefowa działu kadr, ledwie spoglądając na kolejnego kandydata. Dlaczego? Nawet nie zadaliście mi kilku pytań. A może jestem właśnie tym pracownikiem, którego potrzebujecie? Dziewczyno, przestań mi mieszać w głowie. Zanim wybierzemy osobę, zawsze studiujemy fakty z jej życiorysu. Wierz mi, jest to o wiele prostsze niż myślisz. Na przykład, twoja przeszłość nie odpowiada naszej firmie. Co jest z nią nie tak? Drobiazg, idź sobie, nie przeszkadzaj w pracy, zaczęła tracić cierpliwość pracownica biura. Doskonale wiesz, o czym mówię i jeszcze nalegasz, aby ci to wyjaśnić? Bardzo bym chciała, ciągnęła Anna, ale została przerwana ostrym okrzykiem. Tylko popatrz na nią, jaka skromna, niepozorna prostaczka. A co my mamy naprawdę? Kobieta rozluźniła się, z niej spadł pozorny blask. Przeszła na potoczny język, zaczynamy kontrolę ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i co tu mamy? To przecież artykuł kryminalny triumfalnie spojrzała na przygnębioną głową kandydatkę cóż, niejasne mamy solidną firmę, pracownicy to zamożni ludzie i nikt by nie chciał, aby zaczęły znikać cenne rzeczy lub pieniądze. Co ty mówisz? To nieprawda. Nawet nie wiesz, dlaczego znalazłam się w miejscach nie tak odległych. Spójrz na siebie, jakbyś nigdy w lustrze nie widziała swojego odbicia. Jaka straszna blizna ciągnie się przez całą twarz? Wygląd, powiem ci, najbardziej bandycki. I zaświadczenie o zwolnieniu z miejsca pozbawienia wolności tylko to potwierdza. Ta blizna nie ma nic wspólnego z sprawą, wykrzyczała dziewczyna z rozżaleniem. Mam ją zresztą od dzieciństwa. Posłuchaj mnie, Skarbie, próbujesz mnie przekonać o jednym, a ja widzę zupełnie inną sytuację. No więc, sprawdźmy razem. Pani Stefanowa odbywała karę trzyletnią za artykuł 213 chuligaństwo. Trzy lata, moja droga co trzeba było takiego zrobić? Żeby sprawiedliwy sąd izolował na tak długi czas? No jak na duchu co ty narobiłaś? Nie ukarano cię grzywną, nie wysłano na przymusowe roboty, ale zamknięto pod strażą. Za co? Dziewczyna uparcie milczała, skulona głową. Wcale nie chciało jej się wspominać tamtego czasu. Chętnie wymazałaby wydarzenia tamtych lat ze swojej pamięci. Co? Milczysz? Nie masz nic do powiedzenia? Czy zaczynasz sama rozumieć, że tu nie jest twoje miejsce? Dama zaczerwieniła się, zdenerwowana. W jej głosie zaczęły pojawiać się histeryczne nuty. Więc więcej pytań nie będzie. Idź sobie, inaczej będę musiała wezwać ochronę. Czy naprawdę nie masz odrobiny współczucia? I tak mam trudno w życiu. Anna miała już doświadczenie nieudanych rozmów kwalifikacyjnych, nie miała nic do stracenia. Nie ma bliskich, którzy mogliby pomóc w trudnej chwili. Nie ma dachu nad głową, z pieniędzmi problem. Okaż miłosierdzie. Pozwól mi się zatrudnić w Twojej firmie. Słowo honoru, nic nie zginie, przysięgam. Czy naprawdę wierzysz, że uwierzę łzawym błaganiom nieznanego człowieka, który przyszedł z ulicy, a jeszcze z ciemną kryminalną przeszłością? Niewiarygodne. Kobieta z działu personalnego głośno się roześmiała. Bardzo cenię swoje miejsce. Dostałem je po kilku latach pracy, zasłużyłem ciężką pracą. A teraz ryzykuję, biorąc nie wiadomo kogo. Czy z tobą wszystko w porządku? Nie będę ryzykować kariery i reputacji biznesowej. Wszystko. Idź sobie i więcej tu nie wracaj. Nie miej złudzeń. Anna wyszła na ulicę, potem odeszła od budynku, nie rozróżniając drogi. Oczy przesłoniły łzy, otaczająca ulica, skwer, drzewa pokryte śniegiem zamieniły się w kapryśne rozmyte wizje. Jak to możliwe? Szlochając, rozmawiała sama ze sobą. Okazuje się, że żeby wzięli na pracę prostą sprzątaczką, potrzebne są rekomendacje i doświadczenie pracy. Podłogi myć to nie można. Trzeba udowodnić, że jesteś z dobrego rodu. Płacząc i wycierając łzy, które spływały po policzkach, niezauważalnie dla siebie wyszła na nabrzeże. Szeroka rzeka, latem ciesząca oko swoimi falami, teraz była skuta lodowym pancerzem i cicho spała, czekając na wiosenne ciepło. Spieszący się z własnymi sprawami przechodnie, w ogóle nie zwracali uwagi na płaczącą dziewczynę. Komu to interesujące, dlaczego ona płacze, każdy ma własne problemy po dach. Hej, halo, odejdź, ledwo się wlokąc, nie widzisz, ludzie się spieszą, grubiańsko popchnął ją wyprzedzający chłopak. Jego dziewczyna obraźliwie zachichotała, niemiło wypowiadając się o wyglądzie Anny. Odstąp od niej, nie widzisz, ubrana jak frajerka, los i tak ją skrzywdził. Chłopak odwrócił się i zdziwił. Tak, mała, życie cię poturbowało, przepraszam bratersko. Dziewczyna chciała coś uszczypliwego rzucić, ale widząc wyraz twarzy przyjaciela, zamilkła. Ty co, głupia? Syknął do niej młodzieniec. Nie widzisz, że dziewczyna chodzi z takim śladem? Jeśli w bójce zarobiła, to nam się nie powiedzie. Więc idź i nie narób sobie kłopotów. Ania zatrzymała się, podeszła do poręczy. Jej twarz wykrzywiała się od ledwo powstrzymywanych emocji. Co za dzień dzisiaj taki? Same rozczarowania. A jak to wszystko dobrze się zaczęło? Dla Twojego znaku Zodiaku dzisiaj same udane sprawy. Każde przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Jak to? Skończyło się zanim się zaczęło. Dziewczyna zacisnęła zęby, żeby nie wybuchnąć płaczem, wtulając nos w ręka w kurtki, zamykając oczy kolejny raz. Przeklinając wszystko na świecie. Pomóżcie, ratujcie. Co robić? Oderwały Annę od smutnych rozmyślań i głośne krzyki. No pomóżcie mu ktoś. Wydzierała się starsza kobieta, wskazując ręką na lód. Co wy, idioci? Wszyscy od razu za telefony złapaliście, kręcąc mu do gorywającego. Ania przyjrzała się i zobaczyła, że metrów dwadzieścia od niej w poręczach na nabrzeża był zrobiony przejście, do samej wody prowadziła szeroka schodnia. Latem w tym miejscu kamowały łódki i jachty, by zabierać turystów lub wysadzać grupy wycieczkowe. Teraz zaś, zimą, grupka nierozważnych chłopców postanowiła urządzić gonitwę. Nie wymyślili nic lepszego, jak postawić nogę na skutę lodem rzecznej tafli i biec za sobą. Dość daleko od brzegu znalazła się przerębel, do której wpadł jeden z nich. Chłopak szamotał się w przerębli, próbując wydostać się na twardą powierzchnię, ale jego ręce bezskutecznie ślizgały się po lodowej tafli. Oto on w desperackiej próbie ocalenia się prawie wydostał. Przenosząc ciało do przodu, ale znowu ześlizgnął się i zanurzył w lodowatej wodzie głową. Z ostatnich sił chłopiec zaczął trzymać się za krawędź zamarzniętej wody, żeby nie zanurzyć się ponownie w palących zimnym cieczach. No pomóżcie mu, nagle wybuchnęła dziewczyna. Co wy wszyscy stoicie i patrzycie? Tłum gapiów, zgromadzony przy schodach, zdziwiony odwrócił się na okrzyk. Dzwonić po pogotowie ratunkowe, krzyczała Ania, spiesząc z pomocą. Sama weź i zadzwoń, odpowiedział dobrze ustawiony pan krzywo usty. Też mi, znalazła się komentantka. Dziewczyna, nie odpowiadając, przebiegła obok, zrzucając w biegu kurtkę puchową. Została tylko w bluzce, śmiało postawiła stopę na śliskiej powierzchni i poślizgnąwszy się, plunęła. Bolało, uderzając się miękkim miejscem, zaczęła poruszać się w stronę chłopca na czworakach. Trzymaj się, kolego, trzymaj się, nie śmiej ręki puszczać, krzyczała dziewczyna na całe gardło. Tylko nie rozluźniaj palców, poczekaj, już prawie doszłam. Rzeczywiście, lód pod ciałem delikatnej damy zaczął zdratliwie chrzęścić. W jednym miejscu nawet pojawiły się dość duże pęknięcia, rozbiegające się wachlarzowo w różne strony. Annie trzeba było przedostać się na brzuchu. Podczołgawszy się dość blisko, próbowała rzucić chłopcu swój szalik, ściągając go z szyi. Nie, Ciociu, nie wyjdzie. Ledwie słyszalnie szepnął chłopiec. Nie czuję palców, boję się, że nie utrzymam. Jasne. Ratowniczka ostrożnie ruszyła dalej. Oto kres pustyni. Ze wszystkich sił chwyciła ucznia za rękę, a w tym momencie lodowa powierzchnia pod nią zaczęła się zapadać. Cienka warstwa zamarzniętej wody nie wytrzymała ciężaru kolejnej osoby. Trzymaj się, dziewczyno. Krzyczeli z brzegu, wezwali już ratowników, jadą. Ale to jej nie interesowało. Anna czuła, jak piekąca wilgoć przyjmuje ją w swoje zdradliwe objęcia. Nie rozumiejąc, co robi, drugą ręką chwyciła chłopca za ramię kurtki i gwałtownie zaczęła ciągnąć na siebie. Szybko schylając się, wyciągnęła go na lód i odepchnęła od otwartej wody, kopnęła nogą, nadając kierunek ruchu. Nie wstawaj na nogi, znowu się zapadniesz. Tak, czołgaj się. No dalej, ruszaj rękami, nogami. Rozkazała, ciocia, a co z tobą? Ja bez ciebie nigdzie nie pójdę, boję się. Przyznał chłopiec, ciocia, ciocia, zawołał. Poczekaj teraz, sama wyjdę. Dziewczyna czuła, że powoli zsuwa się do rzeki, to znaczy z całych sił wpiła palce w lód, czując chrupnięcie pękających paznokci. Niewiarygodnym wysiłkiem wydostała się z chwytliwych wodnych objęć. Wygląda na to, że Bóg jednak istnieje. Ania tak i nie mogła zrozumieć, jakim sposobem znalazła się na lodzie obok chłopca. No więc maluchu, ustaw się na czworakach i ruszamy w stronę brzegu. Szybko. Nie czuję rąk, zamarzły chyba, szlochał chłopiec. Ciocia, a my się uratujemy? Oczywiście, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mocno powiedziała dziewczyna, chociaż sama była pewna przeciwnego. Wszystko dobrze, kolego, przestań gadać, rób jak ja. Ona, nie czując kończyn, jakoś wstała na kolana i ciągnąc za sobą uratowanego chłopca, powoli ruszyła w stronę nabrzeża. Prędzej, 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 myśl pukała w głowie w rytm bicia serca, tylko by ponownie nie zatonąć w wodzie. Oto i zbawcze nabrzeże. Pośród zgromadzonych gapiów, kilku z nich wyciągnęło pomocne dłonie. Dziewczynę i chłopca natychmiast wyciągnięto na twardą ziemię. Prawie jednocześnie z syrenami zatrzymało się karetki pogotowia. Wyskakujący lekarze i sanitariusze pociągnęli chłopca do środka. Serdeczny starszy mężczyzna, podtrzymując Anię za łokieć, skierował się za nimi. Chodźmy za nimi, potrzebujesz obowiązkowego badania lekarskiego, z takimi rzeczami nie ma żartów. Nie, nie, co ty, muszę iść do domu, bliscy czekają, skłamała Anna, by się uwolnić. Ojciec poprosił ją o odprowadzenie go do jednego miejsca, a ja się spóźniłam, muszę biec. Zwinne uwolniła się i szybkim krokiem skierowała w odpowiednim kierunku. Musiała jak najszybciej dotrzeć do półpiwnicznego pomieszczenia w jednym z wielorodzinnych domów. Kobieta pracująca jako dozorca w lokalnej spółdzielni mieszkaniowej zrobiła z miejsca przechowywania sprzętu coś w rodzaju mieszkania. Jej pijący mąż często wyrzucał żonę w środku nocy na ulicę, więc spędzała czas do rana w tym prowizorycznym mieszkanku. Pewnego wieczoru zauważyła Annę siedzącą na ławce, zaprosiła ją do siebie. Zaczęły rozmawiać, dowiedziawszy się o trudnym życiu dziewczyny. Nowa znajoma pozwoliła jej tu mieszkać, prosząc, by zachowywała się cicho, aby nie przyciągać uwagi mieszkańców. Wróciwszy, dziewczyna pospieszyła rozwiesić mokre rzeczy do wyschnięcia. Sama otuliła się patchworkową kołdrą, zaparzyła herbatę. Usiadła na wygniecionym kanapie, podkurczając nogi. Siorbała parzący napój, cicho płakała i mimowolnie wspominała miniony lata. Iwanow, ty co, ślepy? Krzyczał przez interkom dowódca straży pożarnej. Dziewczynka, tuż przed tobą. Stoi obok ognia, nie widzisz? Przekleństwo, to wszystko wina dymu. Nie zauważyliśmy, teraz to naprawimy, wycharczał głośnik. W jednej chwili dowódca widział, jak przez czarne smugi rzucili się ludzie w ochronnym ubraniu. Szczerze mówiąc, on sam cudem dostrzegł, jak obok ogniska znajduje się dziewczynka. Może to była inspiracja, a może przewodzenie, czy też boczny wiatr mocno dmuchnął. W każdym razie przyjrzał się, a tam dziewczynka w sukience, ale i rozkazał swoim orłom, żeby się ruszyli. Szczęście dziewczynki, że zauważył, skinął kapitan policji. Tylko co teraz z nią zrobić? Gdzie są jej rodzice? Szef zmiany strażaków zamilkł, a potem wyraziście skinął w stronę dymiących ruin. Mężczyznę jej ojca chyba znaleźli, a resztę jeszcze nie odkryli. Towarzyszu kapitanie, do oficera Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podszedł asystent, przepytał sąsiadów, opowiada, że rodzina była dysfunkcyjna, ojciec pił, bił żonę i córkę. Często wyganiał z domu. Wygląda na to, że dzięki temu dziewczynka cudem się uratowała. To mi opowiedzieli pracownicy socjalni, kiedy cię do naszego domu dziecka przywieźli. Cicho, mówiła starsza wychowawczyni, zbierając rzeczy. Ja widzisz, odchodzę z pracy, rezygnuję. Do emerytury dorobiłam, wystarczy. A tobie musiałam opowiedzieć, jak się u nas znalazłaś. Maria Jówna, a co jeszcze opowiadali? Młoda Anna ze łzami w oczach błagalnie patrzyła na pedagoga. Proszę, przypomnij sobie jeszcze coś, dla mnie to tak ważne, sama nic nie pamiętam. Nic dziwnego, miałaś pięć lat, kiedy do nas przyjechałaś, coś mogłaś zapamiętać. Kobieta smutno uśmiechnęła się. Nie miałaś ze sobą żadnych ubrań. Oczy przerażone, bałaś się zostać sama. Zawsze starałaś się kogoś za rękę trzymać. I bardzo bałaś się ognia. Ognisko, zapałka, płomień w kuchence gazowej. Za każdym razem miałeś taki strach. Uciekałaś gdzie popadnie, byleby nie stać obok. Ona zamilkła, przyglądając się wychowawczyni. Potem kontynuowała. Inne kobiety mówiły, że kiedy strażacy cię wyciągnęli z dymu, twarz miałaś czerwoną od łez. I dosięgło cię na tym pożarze. Za każdym razem, kiedy patrzysz w lustro, od razu rozumiesz, że tylko cudem zostałaś przy życiu. Co cię tak uderzyło, nie mogę pojąć. I ledwo dotknęła ogromnej blizny na twarzy nastolatki, oszpecającej jej wygląd. Anna wpatrywała się w ścianę i zdepki. Prawie przestając drżeć z zimna, wypiła już trzecią filiżankę i znów postawiła czajnik, by zagotować wodę. A przecież ja wam kłamałam, Maria Grigoriówna, powiedziała na głos. Pamiętam, wiele pamiętam, i pijanego ojca i wiecznie przerażoną matkę z czerwonymi od łez oczami. Ona bała się męża szalenie, dlatego bezwarunkowo wykonywała wszystko co wymagał. Anna napięła się jakby przygotowując się do startu na stadionie, aby uciec na dystans 100 metrów. To pomogło przypomnieć sobie nowe obrazy przeszłości. Oto stoi w biurze pracownicy socjalnej. Na niej cudza sukienka, buty o dwa rozmiary za duże. W rękach nie wiadomo skąd wzięty oblizany pluszowy miś. Co zrobić z tą sierotą? Pyta kobieta koleżankę. Może spróbujemy umieścić w rodzinie? Jakieś bezdzietne małżeństwo zgodzi się wziąć, co myślisz? Bez sensu. Z westchnieniem odpowiada inna pani. Sama wiesz, teraz wszyscy tacy wybredni się stali. Sprawdzą, jakimi chorobami dziecko chorowało, w jakiej rodzinie się urodziło. Całą rodzinę do siódmego pokolenia postarają się poznać. Spojrzały na siebie, przyglądając się Annie. Ta, zmęczona staniem, wspięła się na stolik obok stołu. Znalazła długopis, papier i zaczęła tworzyć zwyczajne bazgroły, jakie lubią dzieci w jej wieku. U tej dziwaczki dziedziczność najgorsza. Ojciec pił, zalegając z piciem, matka sprawiała wrażenie normalnej, lecz to nie miało żadnego znaczenia. Ale najgorsze, i ty sama rozumiesz, co mam na myśli. Kobiety znów zaczęły przyglądać się sierocie. Obie patrzyły na ogromną, strasznie oszpecającą bliznę ciągnącą się przez całą twarz i oszpecającą dziewczynkę. Z tym znakiem ciemności będzie cierpieć przez całe życie, ubolewała jedna. Wrogowi takiego nie złożysz życzeń. Nie, wysłanie jej do bezdzietnej rodziny jest bezcelowe. Nikt jej nie przyjmie. Jedyne, co możesz dla niej zrobić, to wysłać ją do wzorcowego domu dziecka. Miejmy nadzieję, że tam wyrośnie na normalnego człowieka. Gdybyście tylko wiedzieli, jak się mylicie. Przelotny uśmiech przemknął po twarzy dziewczyny siedzącej w półpiwnicznym pomieszczeniu na starym kanapie. Nawet nie mogliście sobie wyobrazić, przez co musiałam przejść. Jak będziemy cię nazywać? Starsze dziewczyny drwiły z malucha. Ona, naiwna, próbowała znaleźć w nich pomoc i ochronę, ale zamiast tego dostawała klapsy, szturchańce i ciosy w miękkie miejsce. Nazwijmy ją Szram. Pamiętacie, ostatnio oglądaliśmy kreskówkę Olwiątku. Była tam taka wredna postać, bardzo podobna do naszej Ani. Jaka ona jest Szram, to przezwisko dla chłopca. Będzie Zamula? Nie, lepiej Krzywula, ale Bzdura. Wychodzi na to, że mówimy to czule, jakbyśmy ją chwalili lub wołali do zabawy. Lepiej szramka albo czerwony. A co tu mają do tego szczury? One są całkiem sympatyczne, nie to co Anka. Maluchy, zamknijcie się, przeszkadzacie mi czytać podręcznik. Groźnie ryknęła z dalekiego kąta pokoju absolwentka. Nie chcę przez wasz gwar źle zdać egzamin końcowy. My tu dla Anki przezwisko wymyślamy, tłumaczyły się dziewczyny. Zwać ją będziemy troglodytką, rzuciła z pogardą absolwentka. To właśnie pasuje. A co to jest troglodytka? Brzmi wprawdzie paskudnie, ale dobrze by było wiedzieć, co to znaczy. Tak nazywano plemiona starożytnych istot podobnych do ludzi. Niechętnie odpowiedziała starsza uczennica, mieszkały one w jaskiniach i były niesamowicie brzydkie. I jeszcze by, bez światła, bez słońca. Nie, to nie pasuje do Anki. Zaśmiała się inna absolwentka, wchodząc do pokoju i przypadkowo podsłuchując rozmowę. Jej ogień okaleczył, niech będzie podpalona. Dziewczynka, zmęczona słuchaniem niezrozumiałych fraz, odwróciła się do wszystkich plecami i zaczęła bawić się swoim nieodłącznym pluszowym misiem. Było jej całkowicie obojętne, jak ją będą nazywać inni. Była jeszcze zbyt mała, by rozumieć, jakie obrażenia zadał jej pożar. Czas niepostrzeżenie mijał. Dziewczynka stała się niezdarnym nastolatkiem, potem kobietą. I cały czas słyszała drwiny dotyczące jej wyglądu. Przestała cierpieć obelgi w milczeniu, nauczyła się ostro odpowiadać drwinom. I odstąpili od niej. Każdy wychowanek domu dziecka wiedział, że Szramija nikomu nie da spokoju. Prędzej czy później wybierze moment i surowo odpłaci za szyderstwa. Zatem tak, Anna Stefanówna, chociaż według prawa przysługuje ci mieszkanie, ale wolnych mieszkań na razie nie ma. Będziesz mieszkać w internacie, ja załatwiłam ci pokój, wyjaśniała jej dyrektorka, gdy dziewczyna opuszczała nienawistne ściany instytucji. Potem, kiedy wszystko się ułoży, dam ci znać. W rzeczywistości urzędniczka bezczelnie kłamała. W mieszkaniu, które przysługiwało sierocie, już remontował jej bratanek z żoną a Annę postanowili wynająć pokój. Zlitujemy się nad Kwazimodo, nie może przecież mieszkać na ulicy, tłumaczyła krewnym kobieta. Już pierwszego dnia w nowym miejscu w drzwi głośno zapukano. Hej, nowa, nie znasz zasad? Musisz się postawić, będziemy cię wpisywać. Do pokoju weszła podpita kompania. Anka przyzwyczajonym gestem uderzyła łokciem pierwszego napotkanego chłopaka w twarz. Nie zamierzała się uginać, tym bardziej poddawać. No i straszna z ciebie jedna, jak wojna atomowa, natychmiast wytrzeźwiał stojący obok kolega poszkodowanego. Ale bijesz się znakomicie. Takie hopstop dziewczyny, oj, jak nam potrzebne. Przyjmiemy cię do naszej ekipy, po prostu tak. Tylko następnym razem rękami nie machaj, bo dostaniesz pierwszego dnia miesiąca. Zgoda? Dobrze. Dziewczyna nie do końca rozumiała, co to znaczy, ale było jej to obojętne. Najważniejsze, że znienawidzony dom dziecka pozostał w przeszłości. Hej, Anka, chodźmy na spacer, wpadli po kilku dniach nowi przyjaciele. Pochulamy po dzielnicy, może coś ciekawego zobaczymy. Tego wieczoru dziewczyna dowiedziała się, że istnieje inne życie. Ta grupa zajmowała się drobnymi kradzieżami. Napastowali samotnych przechodniów późnym wieczorem spieszących się do domu, gdzie perswazjami, a gdzie groźbami zabierali pieniądze i telefony. Zdarzało się, że wpadły im w ręce duże sumy. Dziewczyna odgrywała nieostatnią rolę w tych działaniach. Tylko jej twarz oświetlona latarką smartfona pozbawiała potencjalną ofiarę wszelkiej woli. Oprzeć się mogli nieliczni, ale jeśli trafił się twardy orzech, w ruch szły nogi i pięści. Pewnego razu towarzysze Anny mieli głupotę nacisnąć na trzech chudych chłopców o azjatyckim wyglądzie. Bójka była sroga, ofiary okazały się silnymi wojownikami, znającymi wschodnie sztuki walki. Walka przerodziła się w bijatykę, gdzie miejscowi z trudem uciekli. Ale następnego dnia do dziewczyny przyszli goście ci sami chudzi chłopcy i zaproponowali jej pracę dla nich. Miała odwracać uwagę, prosząc o jałmużnę od podpitych ludzi. A chłopcy, wykorzystując moment, napadali na ludzi, których trzeba było okraść. Oto to. Obok obywatela pobitego poprzedniego dnia stali dwaj strażnicy porządku. Wczoraj złapała mnie za rękę, prosiła o pieniądze, a jej kumple napadli i zabrali portfel z pieniędzmi. Anka próbowała uciec, ale dokąd? Została zakuta w kajdanki, dostarczona do komisariatu, zmuszona do przyznania się do wszystkiego. Następnie odbył się proces. Dziewczyna poszła odbywać karę za swoje występki. Kiedy wyjdę na wolność, zerwę z przeszłością, przysięgała Lasiana swoim współlokatorkom w baraku. Szczerze mówiąc, nigdy nic złego nie zrobię. Nie przysięgając, uśmiechnęła się doświadczona więźniarka. Tak trzeci raz za kraty wpadam, choć niech Ci Bóg da, by marzenie się spełniło. Ale stara kobieta, jakby w wodę patrzyła. Kiedy Anna wyszła, okazało się, że wszystko się zmieniło. Pokój w akademiku zabrano, mieszkania obiecane przez państwo pozbawiono. Nie było gdzie mieszkać. Dobrze, że spotkała dozorcę. A o pracy jej mówić nie przyszło. Jak tylko wszyscy dowiedzieli się o jej kryminalnej przeszłości. Od razu zostali wygonieni na ulicę. Dlaczego taki los zły przypadł mi? Nie wytrzymała dziewczyna i głośno się rozpłakała. Czym ludziom zawiniłam i co mnie tak nienawidzi? Jeszcze dzisiaj przemokłeś, brakowało tylko zachorować. Zirytowana syknęła i pospieszyła nalać kolejną porcję mocnej herbaty. W tym momencie usłyszała skrzypienie klucza w zamku. Wracała właścicielka mieszkania. A, tutaj jesteś, bohater dnia. Żartobliwie naśmiewając się, do pokoju weszła Pietrówna. Wszyscy mówią jedynie o tym, co zrobiłaś, a ty w niewzruszonym, dziecięcym spokoju, oddaliłaś się w zgiełku, nie czekając na podziękowania od rodzica i opiekuna za ocalenie dziecka. A nie wiedziała, że Pietrówna wcześniej pracowała jako nauczycielka literatury w szkole, ale jak tylko przeszła na emeryturę, pospieszyła zmienić miejsce pracy. Dzieci to oczywiście kwiaty życia, ale ja już mam dość pracy w tym ogrodzie, wystarczy. Lepiej jest zmiatać kurz z posągów miotłą i zimą posypywać lód mieszanką. Pietrówna, czy naprawdę wszyscy mówią o tym przypadku? Bardzo zdziwiła się Anna, to pech, jeszcze zaczną mnie szukać, a potem się zacznie. Była więźniarka powie, że chciała kraść Ukraszewa. Ty chyba nie jesteś sobą, zaśmiała się ta. Ludzie z podziwem mówią, są dumni, że są jeszcze odważne osoby, które gotowe są ryzykować życiem dla bliźniego. A najbardziej tobą interesował się jeden ważny pan. Dlaczego akurat mną? Dlaczego myślicie, że to byłam ja? Oburzyła się dziewczyna, takich jak ja, pełno. Po pierwsze, nie każda pani zimą w letnich butach świeci. Po drugie, nie każdy ma czerwony kolor wierzchniego ubrania. Starsza pani znacząco milczała, zanim przedstawiła ostatni zabójczy argument. A więc po trzecie, przeklęta blizna ciągnie się przez całą twarz tylko u mojej ukochanej Aneczki, która jest dla mnie jak najlepsza przyjaciółka. Wygłosiła Pietrówna. Co? przekonała. W komórce zapanowała grobowa cisza. Było słychać, jak szumi woda w rurach ogrzewania, jak przejeżdżają samochody po sąsiedniej ulicy. Zatem tak, przerwała ciszę właścicielka miejsca. Imponujący pan pragnął cię znaleźć, płonął chęcią spotkania. Sądząc po jego wyglądzie, jest to człowiek bardzo zamożny. Dlatego radzę, jak tylko dojdziesz do siebie i ubranie wyschnie, udaj się pod ten adres. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, może zaoferuje pracę lub wynagrodzi po królewsku. Ale kto to taki, Pietrówna? Zdziwiona. Zapytała zdesperowana Anna. Kto to za człowiek? Boże, jakże ty jesteś naiwna, zachwycała się kobieta. To ojciec tego chłopca, którego uratowałaś? Aha, rozumiem, rzekła dziewczyna. W takim razie na pewno nie pójdę. Byłoby mi nieprzyjemnie, przecież uratowałam chłopca z dobroci serca, a nie z żadnych korzystnych pobudek. Widzę, że rozmowa z inteligentną osobą, czyli ze mną, przynosi owoce, zaśmiała się dozorczyni. Jakie zwroty? A styl? Może zaczniesz pisać opowiadania? Nie pójdę. Wstyd mi, zaniepokoiła się dziewczyna. A żyć bez pracy to nie wstyd, rzuciła stara dama. Nigdzie nie chcą mnie zatrudnić, może on pomoże. Co w tym złego? Idź, powiedziałam, jak umiesz, tak idź. Anna zawstydziła się i natychmiast zamilkła. Boże, jak niezręcznie wyszło, myśli podskakiwały w jej głowie. W końcu Pietrówna mnie karmi i pozwala mi mieszkać u siebie od tak długiego czasu, choć ryzykuję nagany od przełożonych. A ja się stroję. Tak, dobrze, zgadzam się. Zapewniła swoją przyjaciółkę. Jutro na pewno tam pójdę. Tylko nie wiem dokąd. Nie martw się, wszystko przygotowałam, uśmiechnęła się tamta i podała piękną wizytówkę. Tu wszystko jest napisane, rozumiesz. Następnego dnia Anna zebrała się na odwagę i wyruszyła w drogę. Okazało się, że miejsce jest dość daleko. Nie miała pieniędzy na publiczny transport, więc musiała poruszać się na własnych nogach. Po kilku godzinach marszu Anna dotarła na miejsce. Elegancki dwupiętrowy dom otoczony żeliwnym ogrodzeniem wydawał się nieprzyjazny. Ale wystarczyło jej zadzwonić i kamera wideo obok furtki mrugnęła na zielono, kliknął magnetyczny zamek i drzwi z ozdobami otworzyły się. Proszę iść ścieżką do głównego wejścia, tam zostanie pani przyjęta, przyjemnie szumiał głośnik. Anna pospieszyła do domu, rozglądając się po drodze. Drzewa i krzewy okryte śniegiem dodawały nieopisany klimat temu miejscu. Miała dziwne wrażenie, że już gdzieś to widziała. Pomyśleć tylko, wymsknęło się młodej kobiecie. Ta ławka jest ustawiona tak, jakbym tego chciała. Nie przestając się dziwić, Anna weszła po schodach, chciała zapukać, ale nie było potrzeby. Czekano na nią, szklane drzwi były otwarte. Wchodząc do środka, Anna zastygła. Wspaniałe drogie meble, piękne wnętrze i wszystko w jej ulubionych kolorach. Dzień dobry. Przed nią pojawiła się urocza postać w czarnym uniformie, białym skrojonym fartuchu i lakierkach. Jestem pokojówką, Paweł Ilicz ostrzegł, że możesz przyjść. Powiadomiłam go, obiecał wrócić z pracy do domu jak najszybciej. Dopóki go nie ma, proszę iść ze mną do salonu. Anna miała wrażenie, że trafiła do bajki. Pokojówka, salon, otoczenie takie, że głowa idzie w koło. Myślała, starając się nie patrzeć na swoje brudne trampki. Proszę tutaj, zaprosiła postać. Proszę wejść, usiąść. Zaraz przyniosę herbatę, kawę i ciastka. Jeśli ma pani jakieś życzenia, proszę mówić. Może jest pani głodna, pan domu zarządził, aby koniecznie pani coś zjadła. Nie, nie, dziękuję. Skłamała Anna. Anna już od dawna marzyła, by coś przekąsić. Przepraszam, ale to polecenie pana domu, muszę to przynieść. Przepraszając z uśmiechem, odpowiedziała służąca i z gracją wyfrunęła do innego pokoju, delikatnie zamykając za sobą drzwi. Młoda kobieta usiadła na skraju przepychu sofy, jakby bała się zabrudzić drogi materiał swoimi starymi dżinsami. Nagle, z drugiej strony, otworzyły się kolejne drzwi i wszedł miłośnik wczorajszego spaceru po zamarzniętej rzece. Ciociu, przyszłaś, tak się cieszę, wykrzyczał chłopiec i rzucił się jej na szyję. Wczoraj cały wieczór się bałem i dzisiaj cały ranek. Tak się cieszę, że nas odwiedziłaś. Anna nie zdążyła wtrącić ani słowa do jego mowy. Ciociu, wyobraź sobie, lekarz pogotowia powiedział, że dzięki tobie żyje. W porę mnie wyciągnęłaś z wody. Gdyby nie ty, zmarłbym z zimna, jesteś taka dzielna. Chłopiec przytulił się do niej, objął za szyję i zastygł. Siedzieli tak przez kilka minut, potem chłopiec się odsunął. Nazywam się Igor, a ty jak? Anna, to znaczy Ania. Chłopiec zszedł z jej kolan i nagle zaczął uważnie przyglądać się swojej wybawczyni, co ją niesamowicie zmieszało. Anna doskonale rozumiała, że nie wygląda najlepiej. Krótkie cięcie jej w ogóle nie pasowało, ale co zrobić? W kolonii długie włosy mogły nosić tylko wyjątkowe damy zbliżone do administracji. A jej ostrzygli bezczelnie już pierwszego dnia i robili to z godną podziwu regularnością. Wiesz, Ciociu, to znaczy Aniu, zamyślony rzekł chłopiec, nadal ją obserwując. Patrzę i nie wierzę własnym oczom. Już wczoraj na lodzie zauważyłem, ale pomyślałem, że mi się wydaje, a teraz nie, ale to niemożliwe. Jeszcze raz obejrzał swoją wybawczynię, dotknął jej ręki, mocno ścisnął palce i jakoś przestraszony, pospiesznie wyszedł. A Ania, zadziwiona jego zachowaniem, siedziała przez chwilę w zakłopotaniu. A oto i ja, przepraszam za zwłokę, kucharz nie mógł się zdecydować, co ci najbardziej posmakuje. Osoba w fartuchu wtoczyła za sobą mały stolik na kółkach ustawiony różnorodnymi przysmakami. Proszę bardzo, poczęstuj się. Zostawię cię teraz. Jeśli będziesz mnie potrzebować, proszę użyj dzwonka. Dziewczyna wskazała na brązowy przedmiot znajdujący się niedaleko Anny. Z pańskiego pozwolenia i pokojówka, stukając obcasami o podłogę, znów zniknęła. Młoda kobieta patrzyła na poczęstunek i zrozumiała, że jeśli nie spróbuje wszystkiego, będzie tego żałować przez resztę życia. Starając się nie spieszyć za bardzo, rzuciła się na przekąski, nie zapominając o piciu herbaty i próbowaniu kanapek. Boże, jakie to pyszne! Po kilku minutach ciągłego rzucia, Ania wypowiedziała: Brak słów. Nieco się najeść, Ania zastanawiała się nad zachowaniem chłopca. Dziwne, co takiego w sobie dostrzegłeś? Z niedowierzaniem wypowiedziała Ania. Blizna była widoczna już wczoraj, co się dzisiaj pojawiło nowego. Myśląc, że jego zmieszał brak makijażu gości, a dokładnie jego brak, Ania wstała i podeszła do dużego mebla, którego nazwy nie znała. Tam było lustro, tego właśnie potrzebowała. Czując się niezręcznie w nieznajomym otoczeniu, Ania zaczęła mówić sama do siebie. Zobaczymy, co jest nie tak z moją twarzą. No nic nowego, przeklęta blizna na miejscu, niestety, nigdzie się nie podziała. Siedzi jak wlewana, rozśmiał się z własnego żartu. Przypadkiem przesunął wzrok nieco na bok, zainteresowawszy się zdjęciami w ramce. Jej melodyjny śmiech zamarł w gardle, jakby górski strumień zamieniał się w sopel pod wpływem tajemniczej magii zimowej zimy. Kto to jest? chrypiącym głosem w końcu wydobyła młoda kobieta. Co za diabelstwo tu się dzieje? Jej oczy w przerażeniu spoglądały na modny gadżet. Na ekranie cyfrowej ramki jedno za drugim zmieniały się zdjęcia pięknych pań w eleganckich, drogich sukniach. Może na tle zmieniało się na słynne miasta świata, obok niej stał imponujący dżentelmen. Tam i tu pojawiał się Igor, trzymający damę za rękę. Wygląda na to, że Anna była przerażona. Był jeden szczegół, od którego jej skóra pokryła się gęsią skórką, kręgosłup zimny, a w ustach sucho. Na wszystkich obrazach patrzyła na siebie, ale tylko na jej twarzy nie było tej strasznej blizny. I jeszcze jeden szczegół wprowadzał ją w stan stuporu. Chciała uciekać z tego wspaniałego domu bez oglądania się, nie wybierając drogi, nie zauważając, że w salonie została górna odzież. Na ostatnich zdjęciach, gdzie Anna była sama, jej twarz była otoczona szeroką wstążką żałobną. Czy umarłam? Czy to wszystko mi się wydaje, a naprawdę jestem martwa? Nie wytrzymując napięcia, krzyknęła głośno. Ale gdzie jest moja znienawidzona, brzydka blizna, która prześladuje mnie przez całe życie? Kto retuszował zdjęcie? Dlaczego ten głupi fotomontaż? Kto to za mężczyzna obok i dlaczego mnie obejmuje? Czując się źle, Anna pospieszyła odejść i usiąść na kanapie. Głowa ją otoczyła. Jeszcze chwila i Anna straciłaby przytomność, kiedy nagle usłyszała głosy. Paweł Ilicz rozległ się w holu. Czeka na panią gość. Kto to jest? Usłyszała przyjemny męski bas. Ta kobieta, która uratowała Igora, zgłosiła pokojówka. Boże mój, czy to możliwe? Przyjmij szybko płaszcz, spieszę się. Do salonu wpadł dwumetrowy szeroki pan w eleganckim stylowym garniturze. Zrobił kilka kroków w stronę Anny i nagle się zatrzymał. Przyglądając się jej, następnie powoli zbliżył się, klęknął i zaczął przyglądać się siedzącej młodej kobiecie, jakby badał ją pod mikroskopem. Anna z kolei zaczęła przyglądać się wchodzącemu. Bez trudu rozpoznała w nim tego pana, który stał obok niej na zdjęciach. Co to wszystko znaczy? Kiedy zdążyłeś zdobyć moje zdjęcia i zrobić ten szalony kolarz? Po co? Dlaczego milczysz? I połykasz język. Anna chciała na niego krzyknąć, kiedy nagle zauważyła, że po policzkach mężczyzny spływają łzy. Nagle klęcząc zbliżył się do niej i schował jej dłonie w swoich ogromnych dłoniach. Weronika, czy to możliwe? Doskonale pamiętam te przeklęte pogrzeby, a teraz siedzisz przede mną żywy i zdrowy. Tylko ta absurdalna blizna nie mieści mi się w głowie. Wydaje mi się, że zwariuję. Nazywam się Anna i przez całe życie nazywano mnie Ania od urodzenia do dziś, szepnęła młoda kobieta i chce zrozumieć, co się z nami dzieje, nie mniej niż ty. Anna, nie Weronika? Niestety nie. Poczekaj, poczekaj, a co z tym naukowym sympozjum, kiedy pomyliłem salę i trafiłem na zjazd projektantów zamiast na swoje medyczne spotkanie? Czy naprawdę nie pamiętasz tego dnia, kiedy się poznaliśmy i postanowiliśmy nigdy się nie rozstać? Panie, co pan mówisz? Jaki projektant, jakie sympozjum? Całe życie spędziłem w domu dziecka, cierpiałem z powodu swojego wyglądu, skończyłem szkołę, udało mi się być w kolonii. Teraz stało się jasne, że w jakiś cudowny sposób Anna i zmarła żona właściciela posiadłości były diabelsko podobne. Przesiedli się przy stole, Paweł Ilicz wyjął jakieś szalenie drogie alkohole. Wiesz, Anna, prawie straciłem głowę, kiedy cię zobaczyłem, ale spróbuj mnie zrozumieć. Wyobraź sobie, wchodzę do salonu, gdzie pragnę zobaczyć i podziękować kobiecie, która uratowała mojego syna, a widzę spokojną żonę żywą i nienaruszoną. To samo czułem, kiedy zobaczyłem cyfrową ramkę, zwłaszcza obraz z żałobną wstążką. Mój Boże, co tylko nie myślałem w tym momencie. Wiesz, musimy to wszystko wyjaśnić. Postawić wszystkie kropki nad i, jak to się mówi. W tym momencie do salonu wpadł Igor. Tata, tato, mam dla ciebie dobrą wiadomość, krzyczał, nie zauważając Anny. Wyobraź sobie, nasza mama żyje. Ta ciocia, która wczoraj wyciągnęła mnie z wody, to moja mama. Dziś dobrze się jej przyjrzałem. Ostatnim razem myślałem, że mi się wydawało. Ale dzisiaj wszystko dokładnie rozważyłem. I wtedy zauważył, że ojciec siedzi przy stole, nie sam. I gorze, poznaj się, to Anna. Mężczyzna się zmarszczył. Bardzo mi przykro, ale ona jest po prostu niesamowicie podobna do Weroniki. Chłopiec stanął z otwartymi ustami, a potem, wybuchając płaczem, uciekł na korytarz. Wiecie, musimy się tym natychmiast zająć. Stanowczo powiedział Paweł Ilicz. Myślę, że im szybciej to zrobimy, tym łatwiej będzie nam wszystkim. A co się stało z Twoją żoną? Niespodziewanie zapytała młoda kobieta dlaczego zmarła nagle i kiedy? To wydarzyło się półtora roku temu. Weronika zawsze jeździła ostrożnie, ale w tamten fatalny dzień bardzo się spieszyła. Spóźniała się na ważne spotkanie z potencjalnym klientem. Jak wyjaśnili inspektorzy policji, nie poradziła sobie z kierowaniem. Wyleciała na przeciwny pas ruchu i uderzyła w betonową barierkę. Okropna sprawa ciało musieli wyciąć z kubki żelaza. Dzień, nazwij dzień, nagle krzyknęła Anna. 15 sierpnia, Anna nagle poczuła zimno w rękach i znów jej się zamgliło w głowie. Przytomność przywróciły jej lekkie klapsy w policzek. Mężczyzna trzymał jej głowę i starał się ją ocucić. W tamten dzień byłam jeszcze w kolonii. Siedzieliśmy w warsztacie, szyliśmy ubrania. Nagle bardzo zabolało mnie serce i upadłam na podłogę, powiedziała, stukając zębami o szklankę z wodą, którą przyniosła pokojówka. Potem musiałam spędzić tydzień w więziennym szpitalu. Lekarz pracujący w kolonii bardzo się dziwił. Jak to możliwe? Organizm zdrowy. Nie pali, alkoholu nie spożywa, a serce złapało. Jednym słowem, mistyka. Przepraszam za niemiłe pytanie, dlaczego trafiłaś do miejsc nie tak odległych? Nagle zapytał Paweł Ilicz, złe towarzystwo, wieczorami z kolegami czatowaliśmy na przechodniów, zabieraliśmy pieniądze, szczerze przyznała Ania. Ale to wszystko przeszłość, przysięgam. Właściciel willi milczał, rozważając upojny napój w kryształowym naczyniu, zastanawiał się nad czymś. Dziewczyna już postanowiła, że zostanie wyrzucona i mentalnie przygotowywała się do wyjścia. Wiesz co, zróbmy tak. Zaczniemy szukać w kilku kierunkach. Jako że pracuję jako chirurg plastyczny, mamy wielu znajomych. Więc zrobimy test DNA. Zauważywszy zdziwiony wzrok Anny, mężczyzna pozwolił sobie na lekki uśmiech. Twoją próbkę i materiał mojego syna. Nie wiem czy zauważyłaś, ale jesteś mu bardzo podobna. Zupełnie jak Igor i Weronika. Ania pozwoliła sobie trochę się zrelaksować. A teraz odwiedzę moją drugą mamę. Bardzo chcę porozmawiać z Teściową. Może ona będzie mogła wyjaśnić, co się dzieje? Tak, dobrze. Pójdę chyba. Anna wstała, szykując się do wyjścia. Anna, mam do ciebie wielką prośbę. Nie zrób mi kłopotu, posłuchaj. Tak, tak, oczywiście. Nie wiem, czym się zajmujesz, ale chciałbym ci zaproponować, żebyś zamieszkała u nas. Mój syn bardzo przeżywa utratę ukochanej mamy. Guwernantki sobie nie radzą. Urwis uwielbia od nich uciekać i spędzać czas z rozbójnikami. Proszę, zostań, błagam. Uratowałaś mu życie. Bądź tak uprzejma, kontynuuj co zaczęłaś. Zajmij się nim. Tym bardziej, że sama dobrze wiesz, co oznacza złe towarzystwo. Annie, nic innego nie pozostało, jak zgodzić się. Więc tak, teraz weźmiemy próbkę śliny, potem do laboratorium. Następnie udamy się do centrum handlowego, aby trochę cię rozpieścić nowinkami. Potem odwiozę cię tutaj, a sam pójdę na nieprzyjemną rozmowę. Mogę wprowadzić poprawkę? Anna była zdenerwowana, nie wierząc własnym uszom. Tak, niech Igor pojedzie z nami. Dobrze, powiedz mu sam. Jest w pokoju dziecięcym. Młoda kobieta, za pomocą pokojówki, znalazła potrzebne pomieszczenie. Wchodząc, zdziwiła się na widok otoczenia. Piętrowe łóżko, mnóstwo szafek w stylu różnych bajek, może zabawek. I nie ma nigdzie Igora. Skoro tak, to będę cię szukać, głośno oświadczyła Anna. I jeśli teraz sam nie wyjdziesz, wymyślę ci straszne kary. Ciekawe, jakie one będą? Dobiegło skądś spod łóżka. Będę jeść truskawkowe lody łyżką stołową z ogromnej misy, oglądać kreskówki, i to wszystko bez ciebie. To niesprawiedliwe, lody łyżką stołową, ja też tak chcę, wyłaś, zbieraj się, jedziemy w sprawach, ciociu, nie wierzę, że tania, ty jesteś moją mamą, mogę cię nazywać mamą, dobrze? Tak, maluchu, powiedz szczerze, że więcej nigdzie nie odejdziesz, nie zostawisz nas samych, obiecaj mi. Obiecuję. Patrz, jeśli to się stanie, wyrzucę wszystkie Twoje ulubione lody do śmieci. Hej, kolego, to cios poniżej pasa. Będę trzymać obietnicę, skoro lody są w niebezpieczeństwie. Kiedy Paweł Ilicz zajrzał do pokoju dziecięcego, zobaczył, że Ania siedzi na łóżku i ubiera Igora, sprawnie zapiął zamek na kurtce. Chłopiec coś zapamiętanie opowiadał, głaszcząc młodą kobietę po głowie. Wiesz, ciociu, tfu, mamusiu. Kiedy włosy odrosną, będą takie piękne jak dawniej. Naprawdę. Firma, kierowca już przygotował samochód, czeka na nas przy bramie. Może pojedziemy? Zapytał głośno mężczyzna. Zgromadzeni, pojechali oddać analizy. Potem długo szukali odpowiednich ubrań dla Anny. Boże, jak oni są podobni, mówił do siebie mężczyzna, obserwując ją. Figura, budowa ciała, identyczna. Wysłał ich taksówką do domu, a sam pospieszył z wizytą do byłej teściowej. Dzień dobry, Klaudia Pietrówna. Jak się ma zdrowie? Zapytał dość sucho mężczyzna. W czasach, gdy Weronika była żywa, nie bardzo dogadywał się z matką żony i antypatia pozostała do tej pory. Śmierć żony nic nie zmieniła. Twoimi modlitwami zięć. Ostrożna pani za słowo w kieszeni nie chowała się. Z czym przyszedłeś? Jakie problemy? Bogata kobieta po śmierci córki była trochę nie w sosie. Stała się skąpa, zgorzkniała i rzadko interesowała się wnukami, nie wykazując szczególnego pragnienia zaproszenia chłopca w gości. Jej ogromny dom był pusty, tylko kilka kotów było rodziną gospodyni. Mam pewną nowinę, nie wiem, dobrą czy złą, wy będziecie sądzić. Zięć poszedł na całość. Wyjął smartfon i pokazał zdjęcia. Na nich była Anna i Igor, którzy pomagali jej wybierać ubrania. Co pan powie? Klaudia Pietrówna długo przyglądała się zdjęciom. Jej oczy podejrzanie się zabłyszczały. Milczenie się przeciągało. Boże, jak oni są podobni. W końcu wydusiła Anna. Kopie jedna w jedną. Mogę wyjaśnić? Paweł Ilicz delikatnie przypomniał o sobie. Chciałbym być na bieżąco z waszymi tajemnicami. I znowu ciągnące się milczenie. Starsza pani przeglądała zdjęcia, wracała do jednego, do drugiego. To siostra bliźniaczka Weroniki, niespodziewanie głośno zaczęła Anna, to dla mnie niełatwe, ale chyba będę musiała. Mam nadzieję, że się nie śpieszysz? Mężczyzna skinął głową na znak zgody, kazać podać herbatę, a tam, zbierając myśli, wszystko opowiem. Umówiliśmy się, dobrze. Mężczyzna zrozumiał, że czeka go wiele interesujących informacji. Kiedy usiedli przy stole, Klaudia Pietrówna zaczęła swoją opowieść. Rozumiesz, stało się tak, że zostałam bezdzietna. Medycyna tamtych czasów była bezsilna mi pomóc, a mój wpływowy mąż gorąco pragnął dziecka. Dowiedziałam się, że on poza małżeństwem spłodził syna. Ale zdarzyło się nieszczęście. Niemowlę odeszło z życia z powodu choroby. Rozumiejąc, co mi grozi, natychmiast zaczęłam rozwiązywać ten problem. Anna łyknęła z filiżanki, odetchnęła i kontynuowała. Męża wysłali w delegację na rok, a ja przed tym, jakby przeczuwając starannie, wypełniałam małżeński obowiązek. Po pewnym czasie wpadłam na wspaniały pomysł znalezienia rodziny gotowej oddać dziecko. Taka para została znaleziona. Tylko oto pech. U kobiety okazało się dwie córki bliźniaczki, ale ona bardzo potrzebowała pieniędzy, a ja dziecka. Znaleźliśmy wspólny język, a jedna z dziewcząt stała się moją Weroniką. Mąż był szalenie szczęśliwy, kiedy dowiedział się o narodzinach córki. Ku mojej radości Nika była trochę na niego podobna, podejrzenia o zdradę same zniknęły. Druga dziewczynka została z prawdziwymi rodzicami. Przez te wszystkie lata nie miałem pojęcia o losie siostry mojego maleństwa. Co mnie to obchodziło, ale wszystko zmieniło się po tamtym przeklętym dniu. Odpowiedz, jak ją znalazłeś? Nikogo nie szukałem, nie miałem pojęcia, że Weronika nie jest twoją biologiczną córką i że ma siostrę. Stało się coś niewiarygodnego. Igor poszedł się bawić z przyjaciółmi, wybiegł na zamarzniętą taflę rzeki i wpadł do wody nie trzeba ukarać, surowo zauważyła starsza pani. Albo podziękować babci wnuka, że zbyt często poświęca mu uwagę. Paweł Ilicz pospieszył dodać swoje trzy grosze. Nie usłyszawszy odpowiedzi, kontynuował. Anna wybiegła na lód, pomogła mu wydostać się z przerębla. Wyciągnęła na brzeg, a sama uciekła. Tak samo skromna jak Nika. Zorganizowałem jej poszukiwania. Dobrze, że sama się odezwała. A kiedy ją zobaczyłem, myślałem, że stracę przytomność. Po długim milczeniu gospodyni wyszeptała: Przebacz mi, przebacz za wszystko. Proszę tylko o jedno, pozwól mi odwiedzić twój dom, widzieć się z wnukiem, rozmawiać z siostrą Weroniki. Tak, dobrze, zgodził się mężczyzna. Tylko trochę później. A dlaczego? Jest jeden problem. Ogromna blizna na całej twarzy szpeci uroczy oblicze. Czy to problem dla sławnego chirurga plastycznego? Nagle starsza kobieta wybuchnęła nieoczekiwanie głośnym śmiechem. Nie wątpię, że dołożysz wszelkich starań, by wszystko naprawić. Tylko jednego nie rozumiem, nagle przypomniał sobie mężczyzna, jak matka siostr mogła oddać własne dziecko? Nie widziałeś tej rodziny. Głowa rodziny to typowy tyran i despot. Alkoholik, jakiego świat nie widział. Żądał od żony noszenia alkoholu na pierwsze żądanie. Więc kobieta, zagonajona w kąt przez beznadzieję, była gotowa na wszystko. Rozumiem. Muszę iść do domu. Do widzenia, powiem ci, kiedy będziesz mógł przyjść w odwiedziny. Kilka dni później do gabinetu doktora zapukał posłaniec. Otwierając paczkę, Paweł Ilicz już wyobrażał sobie wynik. Opowiedział o tym podczas kolacji, dodając historię byłej teściowej. Więc Ania, przed tobą twój siostrzeniec Igor? Śmiał się gospodarz domu. Twoja siostra, moja żona, dała mu życie. Teraz ty, druga matka, która przywróciła mojego syna z zaświatów. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za to, że jesteś. I pamiętaj, nigdzie cię nie wypuścimy. Nawet nie masz o tym. Ciocia, to znaczy mama, nagle wtrącił chłopiec, przecież jesteś siostrą mamy. I tak, nasza gorąco ukochana krewna. I jeszcze jedna wiadomość, kontynuował Paweł Ilicz. Zdecydowaliśmy się i postanowiliśmy, że pewna część Twojego wyglądu wymaga korekty. Ania, nie rozumiejąc, zmarszczyła czoło. Jak to? Usuniemy bliznę. Czy zamierzasz nosić ją do końca życia? Na myśl, że przekleństwo, które prześladowało ją przez całe życie, wkrótce zniknie. Młoda kobieta poczuła się źle. Poszła usiąść. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, nie martw się. Wybrałem czas w moim napiętym harmonogramie pracy. Operację przeprowadzę osobiście, uśmiechnął się, dodając jej otuchy doktor. Kolejne kilka dni minęło w napiętej atmosferze. Niespodziewanie dla siebie Anna nagle nie chciała przeprowadzać operacji. Okazało się, że przyzwyczaiła się do swojego wyglądu i nie chce niczego zmieniać. Mężczyzna nie mógł znaleźć przekonujących argumentów, by na nią wpłynąć. Igor próbował wytłumaczyć Cioci, że bez blizny będzie wyglądała jak prawdziwa piękność. Ale to też nie zadziałało. Im bardziej ją przekonywano, tym bardziej się upierała. I nic nie można było zrobić. Pewnego ranka w przedpokoju rozległ się dzwonek. Anna, pytają o ciebie, zgłosiła pokojówka i zniknęła w nieznanym kierunku. Ta, niepewnie wzruszając ramionami, poszła przywitać niespodziewanego gościa. Stała tam opalona starsza pani. Gdy zobaczyła młodą kobietę, zaczęła płakać bezgłośnie. Kobieta, co się z tobą dzieje? Muszę płakać, wszystko jest dobrze. Anna zaczęła ją pocieszać, ale zatrzymanie strumienia łez było daremne. W końcu, powstrzymując płacz, nieznajoma zaczęła mówić. Wiem, jak masz na imię, Aneczko. Powiedzieli mi: Tak, ale jesteś tak fantastycznie podobna do Weroniki, że nie mogłam się powstrzymać i przyjechałam na ciebie popatrzeć. Nie jestem biologiczną matką twojej siostry. A wtedy nagle opuściły ją siły. Spieszyła się, żeby usiąść. Pamiętasz moją mamę? nagle zapytała jaka ona była? Dlaczego zgodziła się na taki czyn? Bardzo mi było szkoda tej kobiety. Jej życie dzięki mężowi tyranowi zamieniło się w prawdziwe piekło. Znękana, wiecznie zmęczona, zawsze obok ciebie, chodziła za nią jak kury za kogutem. W domu nie było posprzątane, ale nie z jej uwagi, tylko przez męża. Kiedy wyraziłam swoją prośbę, wiesz co ona powiedziała? Kontynuuj. Zgadzam się. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna z dziewczyn będzie żyć jak człowiek. Tylko żałuję, że druga będzie musiała cierpieć razem ze mną. Boże mój, wtedy tak się rozpłakałam. Tak bardzo chciałam zabrać was obie, ale to było niemożliwe. Siedzieli cicho, jeden obok drugiego. W końcu starsza pani wzięła Anię za rękę. Mój zięć nie możecie przekonać do operacji plastycznej. Proszę, dla siostry, dla mnie, dla twojej mamy zgódź się. Wszyscy gorąco chcemy, aby twoja przeklęta choroba odeszła w przeszłość, aby twoje życie zaczęło się od nowa od pozbycia się starych blizn. Zgoda, młoda kobieta kiwnęła głową bez słowa. Bliskość człowieka, który kiedyś widział jej rodzoną matkę, dodała jej siły i pewności siebie. Igor, który widział i słyszał wszystko, pobiegł radośnie na drugie piętro. Tato, tato, mama Ania się zgodziła, jedź szybko do pracy, przygotuj się do operacji. Obudziwszy się po narkozie, Anna poprosiła jako pierwsze o lustro. Nie, co ty, ledwo powstrzymując śmiech, pielęgniarka pokręciła przecząco głową. Masz bandaż, potem siniaki będą schodzić przez kilka tygodni. Dopiero potem będzie widać prawdziwy wynik. Lekarz zabrania pacjentom patrzeć na siebie, nawet nie masz o tym. Kilka dni męczącego oczekiwania minęło za nimi. Mama Ania, chodźmy zobaczyć, co wyszło, tata pozwolił. W niedzielny poranek pobudził młodą kobietę siostrzeniec. Ona, senna, zeszła do Łazienki i niespodziewanie dla siebie zobaczyła, że czeka na nią cała delegacja Matka Weroniki, Paweł i Licz. Co wy tu robicie tak wcześnie? Czekamy, aż nasza księżniczka się obudzi i stanie się prawdziwą królową piękności. Z godnością odpowiedziała starsza pani. A potem pójdziemy na zakupy. Wynik przekroczył wszelkie oczekiwania. Na zebranych patrzyła piękna młoda kobieta. Patrząc na nią, nie można było powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu wyglądała jak postać z filmu Grozy. Mama Ania, a mogę cię nazywać po prostu mamą? Chłopiec skakał wokół niej na jednej nodze, prowadził chóry jak wokół choinki. Można, można, można w końcu jesteś moją mamą. Obok niespodziewanie pojawił się lekarz i szepnął jej do ucha: Droga, jeśli nie masz nic przeciwko, można cię tak tylko nazywać. Z drugiej strony, wstała starsza pani i głośno ogłosiła: Proście o co chcecie, wasza sprawa ale od dzisiaj mam córkę, i jeśli to komuś nie pasuje, to nie są moje problemy, oto i tak. Ania nie wytrzymała takiego napływu i rozpłakała się. Gdy ją uspokoili, wszyscy poszli na śniadanie, a potem, jako drużyna, zdecydowali się przejść się po ogromnym centrum handlowym. Pietrówna dokładnie zamiatała chodnik, zamiatając ślady minionego lata, zwykle narzekała, że młodzież w ogóle nie szanuje cudzej pracy, że są zaleniwi, by zanieść papierki od cukierków do najbliższego kosza na śmieci. Nawet nie zauważyła, jak obok zatrzymał się luksusowy sedan. Z miejsca pasażera wyszła elegancka pani w modnym płaszczu. Jej towarzyszył młody dżentelmen w krótkiej kurtce. Spójrz, to Pietrówna, moja wybawczyni, syknęła kobieta na ucho chłopcu. Pamiętaj, dług wdzięczności jest piękny. Idziemy czynić dobro. Jak zechcesz, mamo, zgodził się chłopiec i wziął damę za rękę. Dzień dobry, Pietrówna, zwróciła się do dozorczyni. Jak się masz? Coś ja was, pani, nie przypominam. Z którego państwo wejścia, czy może ostatnio mieszkanie w naszym domu kupiliście? Nie wiem, kto co kupił, ale od dzisiaj zmienia się państwa harmonogram pracy, moja droga. Nie wytrzymała i roześmiała się elegancka pani. W sensie, zwalniają czy co? Wygląda na to, że tak. I dokąd ja teraz? Pietrówna omalnie usiadła na asfalcie, który właśnie zamiatała. Na nową pracę. W pewnym nadmorskim mieście jest mały dom z ogrodem. Działka i drzewa potrzebują fachowej opieki, więc proszę. Pietrówna nieufnie przyglądała się nieznajomej, nie rozumiejąc, co się dzieje. Tania wytrzymała i wybuchnęła śmiechem. Pietrówna, duszo moja, nie poznajesz przyjaciółek, to ja, Ania, no popatrz uważniej. Moja Anna miała bliznę na całej twarzy. Dama dworu skłamała, a potem nagle przestała mówić. Anna, to ty? Oczywiście, któż by inny? Wszystko, zbieraj się, pisz wypowiedzenie z własnej woli, bilet na samolot już dla ciebie kupiony. I co dalej? Będziesz pracować na posiadłości mojego męża nad Morzem Czarnym, opiekować się zielenią, podlewać kwiaty i kąpać się w morzu oraz opalać? Co jeszcze można robić, kiedy mieszka się na wybrzeżu? Pietrówna spojrzała na Annę i nagle niespodziewanie wybuchnęła płaczem. Boże, zdarzają się cuda na białym świecie.